ściana pełna historii, nie? Trochę zdjęć tak naprawdę, a po prostu każda osoba to osobna historia. O, jest następny człowiek z historią. To jakiś dziennikarz jest, zobaczcie, jak zdjęcia robię, tylko zdjęcia jak szalone. Jeśli nadciągnąłem, to się jemy, czołgiem, to już piję. Miało być tak, że dzisiaj przedostatni dzień przed Porto, jutro do Porto, ale tak w sumie zacząłem myśleć, że może to rozdzielimy, bo w sumie jutro jak przyjdziemy mniej, kimniemy się gdzieś zaraz przed Porto, można powiedzieć, i do Porto będziemy mieli kawałek, to jest w sumie dobre wyjście, bo wtedy tak. Pójdziemy do, jakby miał targa 35 przed Porto, bo tam tak jest, to ja po prostu bym przyszedł i jest koniec. Po prostu bym tak cholernie zmęczony, wykąpałbym się i nie daj Boże, bym coś zjadł zaraz po kąpieli, to już mam po jakimś zwiedzaniu i w ogóle to odpada. Bo po prostu zaraz by mi się zachciało spać i to by się tak skończyło. Więc w sumie jutro mniejszy dystans, 20 albo więcej, trochę nie więcej niż 20, i pojutrze krótki dystans w tym momencie przychodzi się po południu delikatnie, można się spokojnie wykąpać, iść na miasto, pooglądać, popatrzeć, bo Porto jednak było gdzieś na liście moich. Nie lubię dużych miast, ale na liście moich miast do zwiedzenia, więc chyba tak będzie najlepiej. To nie jest wyścig. To jest jedna z prawd tutaj. Camino to nie wyścig. Patrzę, a tutaj znowu zaczynają latać. Wczoraj mnie komary pogryzły i znowu zaczynają latać. Dzisiaj trzeba sprawdzić najpierw w pokoju, czy ich nie ma, żeby mnie nie pogryzły, bo drapałem się dzisiaj, bo byłem tu ugryziony, tam ugryziony w lutym. Ciekawe miejsce. Sala do Pellegrino. Sala dla pielgrzymów. O co chodzi? To jest w ogóle ciekawe miejsce, dlatego, bo w ogóle śpię w szpitalu. Śpimy. Ekipa, śpimy w sumie. W szpitalu. Znaczy, to jest oddział szpitala, który jest obok. To jest ten. Tak naprawdę śpimy w piwnicy, a do góry jest dom dla. Taki szpital. Dom opieki dla starszych ludzi. I normalnie są donaty, znaczy donaty, no po prostu się, jak to mówią, daje co łaska. Nie wiem, czy to będzie widać, tutaj jest skrzynka. No i super, bo wiadomo, co łaska trzeba rzucić, normalne. Ustalonej stawki nie ma. No, ale jest naprawdę jest fajnie. Naprawdę jest fajnie. Super. Jest mnóstwo materacy, myślę, że jakby było dużo pielgrzymów, to po prostu wszystko by tu leżało i wszyscy jak śledzie porozkładani i tyle. Koce w ogóle, pościel, wszystko, prysznic jest. Także no rewela, nie? Niby tylko tak naprawdę zwykłe materace tu są w ogóle, ale w ogóle jest ogrzewanie. Jest cieplej niż w ogóle w niektórych tych albergach. A co jest w ogóle fajne, to to, że tak naprawdę pielgrzymowi nic więcej do szczęścia nie trzeba, no. Materac na podłodze,
Jeszcze się w ogóle nawet śpiwora nie wyciąga, tylko koc wezmę, rozwalę się tutaj jak król. I kurde, będę sobie szedł spać. A najpierw idę coś pojeść. A wiadomo, jak brzuszek pełny, to człowiek szczęśliwy i... Do jutra. Chyba, że jeszcze coś będzie ciekawego, to jeszcze też nagram. Poranek się zaczął. Prawie ósma. Idealnie. Ja już jestem prawie zebrany. Zaczęła się zbierać powolutku, bo na kawkę trzeba iść. Ja jestem śpiący. Dzisiaj mamy kawałek do przejścia. Nie ma w sumie jakichś tam wielkich wyczynów. No i tyle. Będziemy się trzymać takiego planu. Pogoda jest ładna. Chmur nie ma praktycznie. Ale chłodniej jest niż wczoraj. To tak normalne. Wczoraj były chmury, to było ciepło. Dzisiaj nie ma chmur. To jest chłodniej. No, ale piękny dzień się zaczął znowu. Kościoły są bardzo troszkę inne niż u nas i jeszcze inne niż w Hiszpanii, także no jednak każdy kraj ma inaczej. Jak mówiłem, że kościoły są inne i w ogóle, to akurat ta architektura jest praktycznie ta sama. Chwilę temu spotkaliśmy pana, który jest daleko do nas tam Buen Camino i w ogóle tak nas zaczepił, zaczął mówić po angielsku, zagadywać, w ogóle opowiadać. I on nam powiedział taką ciekawą obserwację na temat ludzi, którzy chodzą na Camino. Bo tutaj jest też normalna droga, która idzie do Porto i idzie do Santiago, ale znaki w drugą stronę, na pewno mówiłem wcześniej, na pewno są w stronę Fatimy. I powiedział mi, że widzi dużą różnicę pomiędzy ludźmi, którzy idą do Fatimy, a do Santiago. I że różnica polega na tym, że ludzie, którzy idą do Fatimy, tłumaczył to w taki sposób, że oni idą typowo z jakimiś oczekiwaniami na to, że Bóg coś z nimi zrobi. A ci, którzy idą w stronę Santiago,
że oni są bardzo otwarci na wszystko i że oni głównie idą tam dla siebie i do tego, żeby też poznać innych ludzi. Ciekawa obserwacja tego pana. Ciekawa. No, mówisz, 25 lat już mieszka w tym domu, który tam jest. On zaraz jest przy szlaku, nie? Rozmawiał z różnymi ludźmi z całego świata. No, 25 lat rozmawiania z różnymi ludźmi. Myślę, że jest obiektywny, no. Myślę, a tym bardziej, że jest bardzo ciekawy ludzi, bo podszedł i nam nie chciał nas puścić. On po prostu jak zaczął mówić, to i szło. Ciekawe. Ciekawe. Ja ogólnie pielgrzyma, który idzie do Fatimy, nie poznałem. Nie spotkałem. Który idzie w tamtą stronę. Więc w sumie ja wypowiadał się nie będę, bo nie wiem. A jak będę wiedział, to się wypowiem. Chyba dam radę. 2 metry to dam radę. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Lecim na Szczecin.